Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i mnie uwierzyli. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia i właśnie te słowa o wierze to Ewangelia, która wprowadza nas w ten czas naszych rekolekcji w Wielkim Poście 2016. Słowa, które mówią o wierze. Ewangelia według świętego Jana to Ewangelia, w której to ten temat wiary bardzo często się powtarza. Jest to taki temat wiodący, bo bez wiary Bogu podobać się nie można. Bez wiary człowiek gubi się w życiu, nie może realizować swojego powołania życiowego, do którego Bóg stworzył człowieka i wobec którego Bóg ma wspaniałe plany zbawienia. Także to słowo wiara już od pierwszego naszego wieczoru, tych rekolekcji, pragnie nas obudzić to pragnienie żywej wiary, pełnej wiary, konsekwentnej wiary, wiary, która przynosi owoce, wiara, która przejawia się w dziełach, wiara, która prowadzi do budowania żywej wspólnoty chrześcijańskiej. To słowo wiara to też słowo kluczowe dla założyciela OAS, księdza czcigodnego sługi Bożego, księdza Franciszka Blachnickiego, który właśnie kiedy uwierzył, to potem całe swoje życie powierzył dla sprawy Królestwa Bożego, a dokonało się to w warunkach niezwykłych, w celi śmierci, kiedy oczekiwał na wyrok śmierci, wtedy właśnie przyszedł taki moment łaski z nieba, że będąc w tej celi śmierci, nagle przeżył takie doświadczenie, jakby światło zalało jego życie, jego duszę i uwierzył. Uwierzył taką wiarą właśnie żywą, pełną, konsekwentną i od tego momentu oddał swoje życie na służbę Bogu, bo cudownie został ocalony z tej celi śmierci. Na 120 wyroków tylko dwóch ludzi ocalało, właśnie czcigodny sługa i jeszcze druga osoba. Po zakończeniu II wojny światowej wstąpił do seminarium duchownego, zakończył, stał się kapłanem i właśnie całe swoje życie przeżywał właśnie w tym kontekście żywej wiary w Jezusa Chrystusa, wiary, która w jego życiu przełożyła się w te działania duszpasterskie, to zaangażowanie się w budowanie żywego Kościoła, w pracę duszpasterską, która potem też zaowocowała w powstaniu OAS i ruchu Światło Życie. Kiedy też patrzymy na nazwę OAZY, to jest, mówimy, oazowy ruch Światło Życie. I te dwa słowa, światło, życie, one nas też prowadzą dalej w tych rozważaniach o wierze, bo wiara to jest właśnie przyjęcie tego światła, światła z nieba, światła Bożego i to światło ma stawać się życiem, ma owocować w naszym życiu, w naszych uczynkach, słowach, w planach, które są przed nami, stają jako pewne zadanie. I wtedy właśnie, jak patrzymy na życie księdza, czcigodnego sługi księdza Blachnickiego, to właśnie ta wiara i to światło, które stawało przed nim, to przekuwał potem w życie. W latach 50. stawał przed nim ten problem ogromnego pijaństwa w Polsce, tego klęski alkoholowej. I wtedy, idąc za tym światłem, które zobaczył, światłem wiary, zaczął prowadzić wtedy taki krucjatę wstrzemięźliwości, którą zaangażowało się około 100 tysięcy osób w Polsce. Stał się to już taki ruch trzeźwościowy, który nie był po myśli władzą PRL-u i został on wtedy zlikwidowana ta krucjata, centrala krucjaty w Katowicach. Ksiądz Blachnicki był częściowo przez kilka miesięcy uwięziony.
Także, ale poszedł za tym światem. Było światło, że trzeba zmagać się w Polsce z tym problemem alkoholizmu i rzeczywiście to w tym czasie, w latach 50. przyniosło owoce. Potem, no, po tej przerwie, kilka lat było takiej przerwy w działalności, oddał się sprawą też nauki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i potem na nowo w 63 roku podjął dzieło Oaz młodzieżowych i potem już konsekwentnie z roku na rok to dzieło się rozwijało, też idąc za tym światłem, że no, potrzeba w tych warunkach komunistycznych reżimu PRL-u no, pracować z młodzieżą, z dziećmi, chociaż niby to było niedozwolone, ale okazało się, że było możliwe przez opatrzność Bożą, przez no, pomoc z nieba i rzeczywiście to w latach 60., 70., no i do dzisiaj jeszcze już po śmierci założyciele Oazy się rozwijają i przynoszą, też prowadzą ludzi do dojrzałej wiary, do wiary, która jest wiarą taką pełną, ogarniającą całe życie człowieka, wszystkie dziedziny jego życia, wiarą, która przynosi taką radość życia, jakby to jeszcze określić, znaczy pełnię życia, no bo często w życiu wierzących jest taka połowiczność, jakaś zaangażowanie się na 50%, 60%, bo człowiek wierzący, chodzący do kościoła zmaga się z tym problemem, co robić w swoim życiu, co jest najważniejsze. I tutaj w Oazie i w ogóle w kościele Pan Jezus nam mówi, żeby jakoś pójść za mną, żeby rzeczywiście wiara była tą wiarą żywą, konsekwentną, pełną. I tutaj właśnie w życiu czcigodnego sługi Bożego to widzimy właśnie to, taką właśnie wiarę, o której czytamy też w Ewangelii według świętego Jana, do której jesteśmy wezwani, wiara, która przynosi życie, światło, wiara, życie. No i też w innych dziedzinach ksiądz Blachnicki, idąc za światłem Bożym, angażował się w dziedziny odnowy liturgicznej, dziedziny odnowy katechumenatu w kościele, który przyjął taką nazwę w Oazie deuterokatechumenat. Angażował się w dzieło ewangelizacji w Polsce. Wtedy w latach 80. było to takie mocne wezwanie do ewangelizacji według planu Ad Christum Redemptorem. To było związane z projekcją filmu Jezus, wydrukowaniem bodajże miliona Ewangelii według świętego Łukasza i żeby dotrzeć do wszystkich Polaków właśnie w tych czasach lat 80. No i to dzisiaj te wszystkie powiedzmy te projekty są na różne sposoby aktualne, ale szczególnie ten nazwa Oazy, ruch Światło Życie, że dzisiaj też Światło Boże dociera do nas na bardzo różne sposoby, też w życiu migracyjnym też staje przed nami pytanie, jak to życie przeżywać, życie wiary na emigracji, w jaki sposób Światło Boże realizować w naszym życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym wymiarze tego kraju, w którym żyjemy, w Anglii. No, to są te pytania, które będziemy jakoś jeszcze w tych kolejnych dniach jeszcze szukali takiego bliższego odkrywania tego światła i odpowiedzi na te znaki czasu. Tak? W Kościele pojawiają się znaki, Bóg daje nam znaki czasu, żeby na te znaki czasu jako światło odpowiadać żywą wiarą i krokami, które pozwalają nam budować żywy Kościół. W takich trudnych też warunkach emigracyjnych potrzeba budować żywy Kościół, żywą wspólnotę parafialną, żywe wspólnoty w parafii, w polskiej misji katolickiej. Prawda? Więc to bardzo ważne, żeby no, rozpoczynając te nasze rekolekcje, żebyśmy mieli taką no, dobrą nadzieję na to, że one przyniosą owoce, że jakieś światło, które Bóg nam pozwoli zobaczyć w tych dniach, że będzie mogło być też realizowane w naszej parafii polskiej misji, że no, idąc śladami założyciela Oaz, ale przede wszystkim śladami Chrystusa, bo przecież Oaza czy inne ruchy no, to mają prowadzić śladami Chrystusa. Trzeba iść śladami Ewangelii i żeby w ten sposób budować żywy Kościół. Ale to właśnie jeszcze cofamy jeszcze się do Ewangelii. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i mnie uwierzyli.
uwierzyć Mojżeszowi, uwierzyć Chrystusowi, to uwierzyć też w Pismo Święte, uwierzyć w naukę Kościoła, uwierzyć taką wiarą, która przynosi życie, przynosi owoce. Ja pamiętam z mojego życia, to jeszcze z czasów studenckich, kiedy przeżywałem swoje nawrócenie i kiedy pojechałem na taką pierwszą oazę do Zakopanego w 1977 roku, w lutym. To już bardzo dawno temu, ale dla mnie wtedy, jako młodego człowieka, to był taki bardzo przełomowy moment, bo ja, powiedzmy, tak przeżywałem to nawrócenie na trzecim roku studiów w związku ze śmiercią mojej sympatii Magdy w górach i tak jakby, no to jeszcze więcej powiem przy okazji, ale dzisiaj tak króciutko. I potem no to ja zacząłem się zastanawiać nad wiarą. Uwierzyłem, ale ta wiara się rozwijała. Nie była ona od razu taką pełną wiarą. I właśnie na tych rekolekcjach oazowych mogłem uczynić taki krok, żeby w pełni powierzyć swoje życie Panu Jezusowi. No i kiedy właśnie też oddałem czas wolny, to właśnie przyszła taka ogromna radość, takie doświadczenie miłości Bożej i właśnie ten czas wakacji stał się od tamtego czasu, 1977 roku, takim czasem oaz, rekolekcji oazowych. I już w 1977 roku mogłem przeżywać 2 miesiące na oazie. To były 3 turnusy oaz w takiej wiosce Lipie koło Koszalina, a potem inne oazy, tutaj z obecnymi też, z rodziną Żelaznych, Leśniewskich przeżywałem oazy, Sobieszewo, tam gdzieś Pociczno. Także dlatego też tutaj jestem, bo wcześniej gdzieś były te oazy, było to doświadczenie wspólnoty oazowej i dlatego też tutaj dotarłem do was. Z nadzieją, że też powstanie wspólnota oazowa, że będziemy mogli się spotykać właśnie w takiej formie światło życia, odkrywanie światła Bożego i wprowadzanie tego w życie. O tym jeszcze więcej w następnych dniach, a dzisiaj no, życzę wam, żeby się odważyć, iść tymi krokami żywej wiary, żeby ta wiara, żeby Jezus ogarnął wszystkie zakątki twojego życia. Amen.